Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z panem pułkownikiem Robertem Michniewiczem. Jak zresztą widzicie, przyszliście całkowicie świadomie, oczywiście autorem książki Partnerzy. Początek. Pan pułkownik, oczywiście lata doświadczenia w cywilnym wywiadzie. Poza tym, wybacz, nie wszystko doskonale pamiętam, ale jednak dużo doświadczenia też potem na rynku cywilnym, to co zapewne udało się nabyć w służbie, plus oczywiście to wszystko też rozwijać, bo przecież to z własnym rozwojem też jest związane, to potem też było wykorzystywane również w tym sektorze w sumie, nie do końca może prywatnym, bo państwowym, ale jednak też, więc doświadczenia wyjętego bardzo dużo, no i pewnie stąd powstała ta książka. Ja może zacznę od trochę, bym powiedział, infantylnego pytania. Czemu ta książka tak naprawdę jest dobra i warta zakupu i jak sam autor tak naprawdę by ją zareklamował? Ja operuję takim określeniem, które jeśli Państwo mielibyście do czynienia z jakimś wywiadem ze mną, to ono się pewnie gdzieś tam pojawiło. W moim przekonaniu jest to najbardziej aktualna książka, powieść sensacyjna na polskim rynku. Wynika to z dwóch elementów. Po pierwsze, nie powstała w Polsce do tej pory żadna książka, która działaby się w momencie, której akcja by się rozpoczynała w momencie ataku Rosji na Ukrainę. To po pierwsze. Po drugie, książka, która by była tak bliska polskich spraw, tocząc się tuż za naszą wschodnią granicą i mając związek też ze sprawami polskimi. Jest tam taki wątek, który bez spoilerów, bez opowiadania za dużo osobom, które nie przeczytały, a mam nadzieję, że przeczytają. Jest tam taki wątek, który jest tak naprawdę istotny i jako żywo trafiający w pewne realia, z którymi mamy do czynienia w Polsce. Mówię o związkach wywiadu rosyjskiego z polską sceną polityczną. To tak, żeby to zamknąć. Także zachęcam, bo aktualność książki jest naprawdę bardzo wysoka. Książka też, to już może odbiegając troszeczkę od pytania Artura, książka też łamie pewne schematy. Typowa powieść sensacyjna, powieść szpiegowska, przynajmniej na rynku polskim, ma zawsze bohatera mężczyznę. Partnerzy początek, głównym bohaterem jest kobieta. Jest to porucznik agencji wywiadu, Basia Szymańska, mająca taką ksywkę Baszka. Ta Baszka wzięła się stąd, że szukałem czegoś, co by tą Basię trochę przybliżało, dawało coś takiego swojskiego, prawda? Coś fajnego. I znalazłem, Baszka to jest takie określenie na grę karcianą, popularną na Kaszubach, ale też w Wielkopolsce. A faktycznie też jest to określenie na Basię. Więc Basia Szymańska została Baszką i tym pseudonimem w książce operujemy trochę. I tak naprawdę chodziło mi o to, żeby pokazać młodą polską kobietę, która postawiona w bardzo trudnych sytuacjach, musi sobie sama poradzić. Jak sobie radzi, to mamy to przykład w książce. Tak, jeszcze może nie uprzedzajmy, aczkolwiek zostało jedno z moich pytań uprzedzone, bo do tego wątku właśnie bohaterki będę chciał za chwilę na pewno powrócić, ale chciałbym jeszcze zapytać właśnie o te polsko-rosyjskie, nie zawsze oczywiste relacje, które w książce się pojawiają, o której pan pułkownik tak naprawdę wspomina, że na swój sposób i całkowicie uzasadnienie nieskromnie, tak, że w pewien sposób pokazuje. Co szczególnego pan pułkownik jako autor tak naprawdę zawarł w książce, że ona jest faktycznie tą, nie wiem, czy jedyną, bądź jedną z nielicznych, tych aktualnych, która pokazuje te realia mocno niespokojne, bo to nie jest kwestia tylko wojny zaraz za naszą granicą, wojny mocno napastniczej i całkowicie nieuzasadnionej niczym, bo złożoność sytuacji tak naprawdę nie tylko w Europie, ale i poza nią mamy dość mocną. No a umówmy się,
No, służby specjalne rosyjskie chyba są trochę mocniejsze od jej armii i jej możliwości, które teraz pokazuje, tak? I tu pojawia się wątpliwość. No i super. Czy rzeczywiście tak jest? Natomiast ja bym poszedł troszeczkę jeszcze dookoła pytania, które Artur zadaje. Mianowicie, nie wiem, czy wszystkim Państwu jakby jest znane takie pojęcie jak działalność hybrydowa wywiadu lub wojna hybrydowa. To jest znacznie bardziej popularne, ale w odniesieniu do wywiadu to jest określenie, które wzięło się z języka rosyjskiego. Rosjanie określali to mianem wywiad aktywny, tak zwany. Jak powstało słowo hybrydowe albo się spopularyzowało, to dodano ten element, to określenie do działalności wywiadowczej. I Rosjanie ten wywiad hybrydowy naprawdę prowadzą w sposób znakomity. Ja tutaj bym przedstawił to jako kontrast w stosunku do działalności zachodnich służb specjalnych, także naszych. My takich działań nie prowadzimy, pomimo że to są, nazwijmy to, może nawet staroświeckie działania, bo one były bardzo popularne w czasie II wojny światowej. Strony walczące ze sobą próbowały oddziaływać na społeczeństwo drugiego kraju, przeciwnika, próbując pokazać coś, co by doprowadziło do jakichś frustracji po tamtej stronie, negatywnych reakcji na politykę na przykład władz w Berlinie czy władz krajów alianckich. Na tym polega właśnie wywiad hybrydowy, czyli oddziałujemy, odnieśmy to do Rosjan. Rosjanie oddziałują na społeczeństwa Unii Europejskiej i NATO. Starają się pokazać, że najbardziej aktualny temat związany z Ukrainą, że mając własne problemy gospodarcze, kraje Europy Zachodniej przeznaczają duże kwoty na pomoc dla Ukrainy. Ale dlaczego? Możemy w ten sposób rozwiązać, czy korzystając z tych pieniędzy, które w końcu pochodzą z podatków, możemy je wykorzystać na rozwój własnego kraju, na rozwiązanie problemów społecznych. Ale nie robimy tego, bo pomagamy Ukrainie. To jest problem, który jest też w Stanach, który za chwilę trafi Bidena w ramach kampanii prezydenckiej. Wybuchnie po prostu protest Amerykanów, że on przeznaczył pieniądze, które nie idą na system leczenia zdrowotnego i tak dalej, na pomoc zbrojną dla Ukrainy. To jest, na tym polega wywiad hybrydowy. Realizowany jest przez ludzi, którzy są wysyłani z Rosji na teren krajów Unii Europejskiej czy NATO. Nie są to szpiedzy w takim klasycznym pojęciu, natomiast to są najczęściej uchodźcy. Odnotowano takich kilka fal uchodźców, chociażby po zajęciu przez te zielone ludziki Krymu, gdzie z terenu Krymu i tych regionów Ukrainy bardzo dużo osób wyemigrowało do krajów Unii Europejskiej. To byli uchodźcy, uciekali przed wojną. Służby szacują, że mniej więcej co dziesiąta z tych osób to jest osoba związana z wywiadem rosyjskim. Więc na tym polega ta działalność. I teraz wracamy do realiów naszych. Gdybyście Państwo popatrzyli na wypowiedzi polskich polityków, ja nie chcę tu tworzyć jakichś teorii spiskowych, ale jednocześnie powiedzmy sobie prawdę, jak to jest i zdajmy sobie sprawę z tego. Nie chcę też mówić, jakich polityków i z jakich partii, ale jakbyście Państwo posłuchali tego i przeanalizowali to, to by się okazało, że to są w wielu aspektach opinie kompletnie zgodne z tym, co próbują Rosjanie przy pomocy swoich oficjalnych środków, ale także tego typu wywiadu hybrydowego przedstawiać na Zachodzie. I to są właśnie te związki z Polską, że tworzy się sytuacja, która miałaby być korzystna dla polityki rosyjskiej. Oczywiście Rosjanie prowadzą... Są tak zwani polityczni idioci? To też, ale no nie chcę mówić, że nie wszyscy muszą być tylko idiotami, bo niektórzy mogą za to brać pieniądze albo mieć inne korzyści z tego tytułu. Wracając do książki, może pogłębiając temat, nie jest pan pułkownik pierwszą osobą z cywilnego wywiadu, a przynajmniej do tego się pan przyznaje, do służby, która no w pewien sposób, czy sama, czy nie sama, ale zostaje w pewien sposób upubliczniona, ten wizerunek i nazwisko staje się właśnie publiczny, a ostatecznie pojawiają się jej książki. Pytam zazwyczaj autorów, czy to w ramach nagrywanego podcastu, czy właśnie najróżniejszych spotkań, czy to, co się pokazało na papierze, jest tak zwaną powieścią z kluczem, tak?
Czyli, że gdzieś tam przemycamy pewne treści, bo czy jest się na emeryturze, tej mundurowej, jest się w rezerwie, ma pewnych tajemnic i warsztatu nie do końca można przecież sprzedać, ale układając to sprytnie, no w pewną fabułę, można przedstawić pewne rzeczy, a zwłaszcza odbiorca bardziej inteligentny między wierszami wyczyta jeszcze więcej, tak? I z jednej książki zrobią mu się w głowie takie trochę trzy. Ale chcę zapytać tak naprawdę właśnie, na ile doświadczenia własne, nie pytam kompletnie o szczegóły, bo nawet bym nie oczekiwał takiej odpowiedzi, na ile właśnie te doświadczenia własne wpłynęły na tę książkę, bo na pewno wpłynęły, tak? Bo to nie jest książka o wędkarstwie, ale jednak o konfrontacji w świecie wywiadów. Na ile to wpłynęło, ile tego przysłowiowego klucza w tym jest? No i będę też chciał przez to też zapytać właśnie o Baszkę, tak? Bo sam pan pułkownik przed chwilą wspominał, że zazwyczaj no to facet jest tym Bondem. Ja wiem, że pan pułkownik nie lubi tych porównań. To tak trochę celowo jest premedytacją. Ale pojawia się kobieta. Bardzo często też robiąc powieści z kluczem, z jednego charakteru robimy trzy postacie, a innym razem z trzech postaci tych prawdziwych, jednego bohatera. Jak to w tej książce wygląda i no na pewno nas interesuje właśnie postać tejże damy. Znaczy to, co w książce jest zdecydowanie prawdziwe i to, co Państwo zobaczycie, czy zobaczyliście, jeżeli ją czytaliście, to jest pokazanie jakby funkcjonowania wywiadu. Czyli nie w żaden dokumentalny sposób, naukowy, tylko po prostu w fikcyjnej powieści sensacyjnej. Czyli są metody pracy wywiadu, metody współpracy ze źródłami i coś ogromnie ważnego, czyli łączność wywiadowcza. Zależało mi na tym i to mogę bez problemu pokazać w takiej książce i Państwu o niej opowiedzieć, jak agenci wywiadu kontaktują się z centralną, jak oficerowie wywiadu kontaktują się z centralną, na czym polega zbieranie informacji, jak się to robi, jak się szkoli osoby, które taką działalność prowadzą. I to jest zdecydowanie prawdziwe i to jest odzwierciedlenie tego, jak funkcjonuje wywiad. Oczywiście, jak doskonale wiecie, wszystko się zmienia, prawda? Także jak parę minut przed naszym spotkaniem rozmawialiśmy tutaj z panią dyrektor i z Arturem o pewnych zmianach, gdzie 5 lat temu zaszły sytuacje, z którymi się spotkaliśmy 5 lat temu, dzisiaj są czymś absolutnie archaicznym i praktycznie nieakceptowalnym czy śmiesznym dla nas. Tak samo się dzieje w wywiadzie. Podam na przykładzie typowej czynności oficera czy źródła. Idąc na spotkanie, odbywa się trasę sprawdzeniową. Trasa sprawdzeniowa polega na tym, żeby wykryć, czy nie towarzyszy nam obserwacji. Udanie się na spotkanie w towarzystwie obserwacji prowadzi do wpadki, prawda? Czyli do aresztowania nie tylko osoby, która idzie na to spotkanie, ale najprawdopodobniej albo na 100% również aresztowania osoby, z którą się spotka. I teraz pytanie, jakie są tego konsekwencje? Personalne, bardzo przykre, aresztowanie, wyrok albo kara śmierci w krajach dzikich. No i kompromitacja dla kraju, którego przedstawiciel uczestniczy w tego typu działalności. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ na chwilę obecną w krajach, gdzie są rozwinięte systemy elektroniczne, taka osoba udająca się na spotkanie nie ma szans, żeby cokolwiek ustalić. Bo najprawdopodobniej na 99,9% nikt za nią nie idzie. Ponieważ systemy monitorujące i śledzące są tak rozwinięte, że nawet w krajach o nie najwyższym poziomie rozwoju technicznego, ale korzystające z tego typu infrastruktury, siedzi dwóch panów przy monitorach i oni śledzą cały czas poruszanie się tej osoby po mieście i oni ewentualnie zasygnalizują ekipie, która ma zrealizować, czyli zatrzymać te osoby, gdzie one są, co robią w danym momencie i tak dalej. Także to są tego typu działania. Ja na podobne pytanie, jak przed chwilą zostało zadane, zawsze odpowiadam w ten sposób. Proszę, żebyście Państwo przyjęli, że sytuacje opisane w tej książce, oczywiście wojna jest prawdziwa, także to tutaj dyskusji nie ma. Prawdziwi są oficerowie wywiadu polskiego i służb specjalnych rosyjskich, którzy odgrywają dosyć dużą rolę w fabule tej książki. Natomiast wszystkie sytuacje, o których przeczytacie, one się albo zdarzyły,
a z całą pewnością mogły się zdarzyć. Oczywiście nie mogę powiedzieć, które się i kiedy zdarzyły, no bo to jest niemożliwe. Nie będę opowiadał tego wyświechtanego dowcipu, że za chwilę by tu wpadli panowie w kominiarkach i nas wszystkich wygarnęli. Natomiast nie ma tu takiej fikcji z Księżyca. Nie ma czegoś takiego i to chcę też powiedzieć, że ponieważ powstały kolejne moje książki, powstały na etapie rękopisu i znajdują się w wydawnictwie, będą się ukazywały sukcesywnie w przyszłym roku. A propos zarówno partnerów Początek, jak i tych kolejnych książek, powiem tak, to nie są książki o Jamesie Bondzie, ani o Ethanie Huncie. Co prawda ktoś mi zarzucił, że trochę za łatwo bohaterowie wychodzą z pewnych sytuacji, ale no, prawdopodobnie spodziewał się, że głównych bohaterów wykończę gdzieś w połowie książki i nie wiem, o czym będzie dalsza jej część. Natomiast zdecydowanie nie są to książki o Bondzie. Nie będzie nigdy w tych książkach sytuacji takiej, że Basia skoczy z helikoptera na środku Atlantyku, zanurkuje na głębokość 300 metrów, dostanie się do rosyjskiego okrętu podwodnego, wykradnie z sejfu kapitana, dowódcy tego okrętu, kody startowe do rakiet atomowych i następnie w finale książki stoczy słowny pojedynek, chociaż może i siłowy, bo jest bardzo wyszkoloną osobą, z głównym przeciwnikiem, czyli z reprezentantem wywiadu rosyjskiego, a może chińskiego, na szczycie na przykład Sears Tower w Chicago i pokona go swoją argumentacją. Wszystko na wysokich obcasach. Tego na pewno nie będzie. Na wysokich obcasach na pewno też będzie szereg razy. Ktoś co prawda napisał, że to jest, że Basia to jest taka Bondka czy coś takiego. To miało być takie uproszczenie określenia James Bond, ale zdecydowanie tak nie jest. Także, tak jak mówię, jest bardzo wiele w tych książkach, w tej książce elementów prawdziwych i o tym mogę zapewnić. Nawet jeżeli nie wydarzyło się to w trakcie mojej działalności operacyjnej, to bądźcie Państwo przekonani, że mogło się wydarzyć albo wydarzyło się komuś innemu. Jeszcze chciałbym jednak wrócić do tej części pytania dotyczącej tak naprawdę tego dzielenia bądź łączenia charakterów. No bo prawda jest taka, że i w służbach, jak i w życiu, no spotykamy te przysłowiowe fajne osoby i te mniej fajne. Zarówno naszych współpracowników i przeciwników, jak i naszych przełożonych, no różnie to się wszystko układa. No i w takich książkach też najróżniejsze cechy, czy te pozytywne, czy negatywne, wyciągamy i przypisujemy innym osobom. Mnie to w pewien sposób fascynuje, jak właśnie z trzech osób można zrobić jedną, albo z jednej trzy. Jaki, no, że tak powiem, no, znowu klucz przyświeca w głowie autora, bo mu pasują akurat takie cechy, czy jakieś założenie jest wcześniejsze, czy po prostu można poskładać właśnie tego pozytywnego bądź negatywnego, no, bohatera w jakiś sposób? Główny negatywny, a właściwie jeden z głównych, bo tych postaci negatywnych jest kilka, postacie negatywne właściwie nie miały żadnego swojego pierwowzoru i też nie łączyły ani nie dzieliły cech jakichś osób. Natomiast najbardziej bliska mi jest postać głównej bohaterki. Może to głupio zabrzmi, bo kobieta. Natomiast starałem się Basi przekazać trochę swoich własnych cech. Jakiś system wartości, reagowania na trudne sytuacje, to czego się nauczyłem przez całe życie. I to jest właśnie ten element, o którym ja też między innymi w podcaście, który wspólnie robiliśmy, powtarzam. Nie wiem, czy znane jest Państwu takie określenie pole śmierci. Taka ukazała się niedawno książka Roberta Greena i on tam kilkakrotnie operuje tym określeniem. To jest określenie psychologiczne, które mówi o tym, że jeżeli znajdujemy się w trudnej sytuacji i w pewnym momencie ta sytuacja może stać się ekstremalnie trudna, czyli stoimy nad przepaścią i nie możemy się już cofnąć. Na tym polega to pole śmierci. I teraz konsekwencja tego schematu, to jest określenie z psychologii, mówi o tym, że są osoby, na które to pole śmierci działa mobilizująco. Mając przed sobą przeciwnika, przykładowo w książce, który jest wielokrotnie silniejszy, zdolniejszy, ma możliwości czy zdolności opanowania sytuacji z korzyścią dla siebie. W przypadku tego pola śmierci nasz bohater powinien dojść do jakiegoś rozwiązania, którego może od tej ostatecznej przepaści, od tego, co jest za nim, czyli od klęski, uratować. Czy to następuje od razu,
czy to następuje po pewnym czasie. Czyli to, co na przykład jak zdajemy egzaminy, prawda? Na niektóre osoby przygotowywanie się do egzaminu działa tak, że wpadają w popłoch. Ale są osoby, które na jakimś tam etapie, nie wiem, ja miałem tak, że tuż przed egzaminem mnie to mobilizowało. I to jest taki ten skutek tego pola śmierci, czyli mówię, Matko Boska, przedmiot zdawany jest podręcznik, który ma 1200 stron, miałem na Wydziale Prawa Historię Prawa, 1200 stron i nie jestem w stanie tego wszystkiego przeczytać, ale no coś muszę z tym fantem zrobić. I w związku z tym przystąpienie do tego egzaminu wywoływało u mnie taki efekt tego pola śmierci, czyli ja się mobilizowałem do tego stopnia, że nie powinno to stanowić dużego problemu. I tutaj właśnie w tej książce kilkakrotnie wykorzystywałem ten schemat właśnie, żeby powiedzieć, że Basia, tak jak powiedziałem, ta moja najbliższa mnie postać, w takiej sytuacji potrafi się zmobilizować. Ja nie mówię, że ona, to co parę chwil temu padło, że nie jest Jamesem Bondem, nie jest Ethanem Huntem, ale musi z tej sytuacji wyjść. I dla mnie to było ciekawe, pisząc tą książkę i pisząc kolejne, czy mając sytuację beznadziejną, czy ten bohater, opadną mu ręce, prawda, czy jej? Czy to jest odniesienie takie do nas wszystkich, prawda? Czy stając przed krańcową sytuacją, czy się poddamy, czy nie? Poddać się jest najłatwiej i ponieść te wszystkie konsekwencje, które wynikają z danej sytuacji. Czy się na tyle zmobilizujemy, żeby to... Czy ta cecha, panie pułkowniku, nie jest czymś, co jest sprawdzane na etapie rekrutacji do służb, tak? Bo trudno sobie, znaczy ja jestem laikiem, ale trudno sobie mi wyobrazić sytuację, że te osoby nie posiadające tych cech, które pan opisuje, mogłyby znaleźć miejsce i rozwijać swoją działalność w służbie. Panie dyrektor, jest tak. Oczywiście osoba przyjmowana do pracy w wywiadzie przechodzi bardzo długi etap rekrutacji. Wiele testów psychologicznych, to do czego pani nawiązuje i cały szereg różnych innego charakteru testów, to ujmijmy to w ten sposób. Potem przechodzi szkolenie i teraz pojawia się takie pytanie, które jakby koresponduje z tym, o co pani pyta. Czy tak naprawdę jesteśmy w stanie wybrać kandydatów, którzy wszyscy będą reprezentowali te cechy, które są potrzebne? Ja mam wątpliwości, prawda? Bo boję się, że wiele testów psychologicznych, nawet bardzo specjalistycznych, nie jest w stanie oddać tego, czy stojąc nad tą przepaścią, oficer wywiadu, czy się zmobilizuje, czy jednak ta sytuacja go rozłoży kompletnie. W związku z tym ja śmiem twierdzić, że tak, po pierwsze jest to według mnie nie do zweryfikowania w sposób taki stuprocentowy, to raz. Dwa, wykształcenie z kolei już później w trakcie przygotowywania oficera wywiadu do służby, jest niemożliwe wykształcenie tego typu cech w człowieku, bo możemy się nauczyć 5 języków, będziemy mieli wspaniałą wiedzę polityczną, gospodarczą czy jakąkolwiek inną, która są oczywiście różne specjalności w wywiadzie i o tym mówię. Chociażby wiedza techniczna jest tak zwana część w wywiadzie naukowo-techniczna, gdzie dążymy do uzyskania jakby ukradzenia czy zdobycia patentów od kogoś innego, rozwiązań różnego typu. Natomiast tego możemy się nauczyć. Możemy się nauczyć sprawności fizycznej, sztuk walki, możemy skoczyć ze spadochronem, zrobić to świetnie. Ale czy jesteśmy w stanie ukształtować człowieka w taki sposób, że nawet jeżeli on jest mocny psychicznie, że on na pewno w danej sytuacji zadziała odpowiednio? Tu mam wątpliwości. Boję się, że nie. Czy są to w stanie zrobić najlepsze wywiady na świecie? Amerykanie, Mossad? Może ciutkę lepiej, ale też tutaj są wątpliwości, czy na pewno ta osoba, która przeszła wszystkie etapy rekrutacji, wszystkie etapy szkolenia, potwierdziła umiejętności, znaczy możliwości psychiczne, czy ona spełnia jakby a priori tego typu zadanie. No wydaje się też chyba, że wszelkiej maści symulacje, w sensie ćwiczenia i sprawdziany, nigdy do końca nie wyzwolą tych emocji, kiedy znajdujemy się w takiej dość ekstremalnej sytuacji. Dokładnie. Ja mam nadzieję, że pani pułkownikowa się teraz nie obrazi, którą serdecznie pozdrawiamy, ale Baszka byłaby twoją kochanką, przyjaciółką, czy może bliźniaczką? Najbardziej chyba bliźniaczką. Znaczy nigdy nie miałem siostry, więc
Pewnie to by było wspaniałe. Ale wykreowałeś postać, więc kochanką, no mam 60 lat z kawałkiem, z haczykiem, więc taka 27-letnia młoda kobieta, atrakcyjna, jak Państwo przeczytacie o niej. Byłby to jakiś pomysł, ale może rzeczywiście do tego się nie będę przyznawał i jakby nie o to chodzi w tym momencie. Bliźniaczką trochę tak i na pewno partnerem. Nawiązuję tutaj do tytułu książki. Też jakby odchodząc od tematu Basi, chcę Państwu zwrócić uwagę na to, że książka nazywa się Partnerzy, ale to partnerstwo jest jakby wielopłaszczyznowe w tej książce. Bo jest podstawowe partnerstwo pomiędzy Basią a wspierającego ją kolegę, pochodzącego z tego samego rocznika w Szkole Wywiadu w Starych Kiejkutach. I to są ci podstawowi partnerzy. Ale tam jest też kilka innych partnerstw. Jest starszy kolega, który stara się bardzo wspomóc ich w trudnych sytuacjach, w których się znajdują. Mówię o parze Basia i Piotr, bo jej partner ma na imię Piotr. Czyli to jest to kolejne partnerstwo. Jest też partnerstwo służb. To jest coś takiego, z czym mamy do czynienia od momentu przyjęcia Polski przede wszystkim do NATO, gdzie nasze służby specjalne prowadzą bardzo bliską współpracę ze służbami krajów zachodnich. One są określane mianem służby partnerskie. I to jest to partnerstwo, które w tej książce się pojawi przynajmniej dwukrotnie. Nie będę mówił o żadnych szczegółach, ale naprawdę jest bardzo ważne. I też dla samej sytuacji naszego kraju są ludzie, którzy powątpiewają w artykuł 5 traktatu czy karty północnoatlantyckiej itd., itd. Ja bym nie wątpił, ale na pewno mogę Państwa zapewnić, że partnerstwo służb istnieje, jest bardzo efektywne, bardzo skuteczne i bez niego wiele razy byśmy mieli problemy. Ja spędziłem sporo lat na Bliskim Wschodzie i tam się przekonałem o tym, że na naszych zachodnich partnerów bardzo możemy liczyć i sami dopiero wchodząc w pewne sfery działalności operacyjnej i wiedzy, mamy takie zaplecze, że właściwie moglibyśmy tylko korzystając z tego partnerstwa odnosić duże sukcesy. Partnerzy mają być trylogią. Nie. Nie, no dobrze, to jest lepiej. Od naszej poprzedniej rozmowy sporo się zmieniło. Ja już nie mówię o tym, że wiele osób, które, albo prawie wszystkie osoby, które przeczytały, a mogę Państwu pokazać moją stronę autorską, gdzie dzisiaj mam kilka pytań, kiedy następna część. Natomiast założenie moje było takie, że, znaczy, może inaczej, kiedy powstawali Partnerzy Początek, to ja w ogóle nie wiedziałem, czy ktokolwiek będzie chciał tą książkę wydać. To jest pierwsza rzecz. Co prawda powiedziano mi, że autor, nie wiem, czy to jest kluczem, czy autor z zapleczem w postaci 20 paru lat służby w wywiadzie, jest postacią, obok której nie przechodzi się obojętnie, prawda? No bo książkę sensacyjną czy szpiegowską może napisać ktoś, mający trochę fantazji, który se poczytał trochę, prawda, który się wzoruje na kimś, na jakichś sytuacjach, ale no to zaplecze jest czymś wymownym i to jest to, co po prostu bardzo wiele osób, bardzo wielu czytelników podkreśla, że czytając tą książkę no, widzi się, że mówimy w sposób prawdziwy o pracy wywiadu, to co powiedziałem wcześniej o łączności pomiędzy źródłami, centralą czy oficerami. Więc to są tego typu sytuacje, natomiast w wydawnictwie Czarna Owca, z którym współpracuję, znajduje się już w tej chwili druga część partnerów. Ja zastosowałem takie rozwiązanie, że każda z książek tego cyklu będzie miała połowę tytułu Partnerzy, żebyśmy nie porzucili tego, bo to partnerstwo będzie się w każdej z książek pojawiało, w takiej czy w innej formie. Druga część nosi tytuł Partnerzy Zemsta. Natomiast wracając do pytania, w międzyczasie od naszej poprzedniej rozmowy pojawiły się pomysły, fabuły na przynajmniej trzy kolejne części. Także aktualnie mówimy o co najmniej pięciu częściach, żeby nie powiedzieć więcej, znaczy żeby nie powiedzieć, że może ich być więcej. Chcę powiedzieć, że też mam taki zamysł, żeby bohaterowie tej książki, pomimo młodego wieku i jeszcze krótkiego stażu w wywiadzie, oni wcale całe życie nie muszą pracować w wywiadzie.
Jak Państwo może słyszeliście, no, łaska polityczna na pstrym koniu jeździ i wcale nie wiadomo, czy kolejna jakaś ekipa polityczna rządząca w naszym kraju, czy im się będą podobali Basia i Piotr. Bo może wcale nie, a może powstanie jakiś problem, jakiś konflikt, który doprowadzi do tego, że z tej służby odejdą. Więc jest też pomysł może szóstej, a może siódmej książki pod tytułem, znaczy może nie pod tytułem, ale z hasłem Partnerzy poza służbą. To tak. Natomiast ja jakby już wychodząc poza pytanie Artura, chcę powiedzieć tak, że ja napisałem, to jest moja tak naprawdę druga książka, którą napisałem, bo pierwsza książka, nie chcę Państwu namieszać w głowie, bo jeden z moich przyjaciół, jak do mnie dzwoni, to mówi, słuchaj, to która książka wyjdzie w marcu? Twoja pierwsza, druga, trzecia? Ja mówię, spokojnie. To moje pisanie wzięło się trochę z tego, że chciałem spełnić marzenie, moje własne, sprzed wielu, wielu lat. Mówię marzenie, a nie plan, bo dla mnie no, pisanie książek czy osiągnięcie czegoś, co jest niewyobrażalne w jakiś sposób, jest marzeniem, prawda? Plan to może być, gdzie pojedziemy na wakacje, gdzie się wybierzemy na kolację na przykład z kimś sympatycznym. Marzenie musi być nierealne, albo przynajmniej z założenia mało realne i osiągnięcie jego wymaga bardzo wiele wysiłku. Pierwsza moja książka, którą napisałem, która się ukaże teraz w marcu, czyli pierwsza będzie druga, to jest książka historyczna. Czy znane są Państwo tytuły książek Alistaira MacLeana Tylko dla orłów albo Działa na warony? Tak, oczywiście. I ekranizacje. Więc to są moje od lat ulubione książki. Ja się zawsze zastanawiałem, czy w polskich realiach można by coś podobnego stworzyć. I sięgając do lat II wojny światowej, mieliśmy znakomitych żołnierzy określanych, których oficjalna nazwa brzmiała Cichociemni Armii Krajowej. Byli to żołnierze szkoleni w Wielkiej Brytanii na różnych kursach. Jakbyście popatrzyli, to były to osoby o niesamowitych umiejętnościach. Nie mówię, że wszyscy, ale potrafiący skoczyć ze spadochronem bezpiecznie, poprowadzić niemiecki samolot, bo byli w tym zakresie szkoleni, naprawić radio, nie takie stojące, tylko żeby się porozumiewać przez to radio, sfałszować dokumenty w sposób naprawdę genialny, walczyć wręcz, wspinać się po górach i tak dalej. To byli tacy żołnierze. Czy się nadawaliby do misji tylko dla orów albo Działa na warony? Absolutnie tak. I ja przyznaję, że taki pomysł mi chodził po głowie, natomiast doszedłem do wniosku, że właściwie napisanie książki podobnej do tych, które wymieniłem, chyba by do niczego nie prowadziło, bo ona by była jakimś odwzorowaniem tych książek, o których mówię, czy filmu, który też bardzo lubię. W związku z tym wymyśliłem książkę sensacyjno-szpiegowską, która się dzieje w czasie II wojny światowej, ale ponieważ nie chciałem porzucić tej idei, tej akcji komandosów, ludzi, którzy wykażą się niebywałymi umiejętnościami, opanowaniem i możliwością realizacji każdego zadania, to ich również tam umieściłem. Książka ukaże się w marcu, nosi tytuł Dolina Szpiegów. Bardzo zachęcam, jeżeli Państwo zapamiętacie ten tytuł i będziecie zainteresowani chociażby po naszym spotkaniu, do sięgnięcia po tą książkę. Natomiast chcę powiedzieć, że przekonałem się, że pierwszą książkę pisałem półtora roku. Wzięło się to również z tego, że wiadomo, że jak człowiek robi coś po raz pierwszy, to jest mocno niepewny. Czy to się uda zrealizować, jak to może być odbierane. Wiadomo, że nie piszę tej książki dla siebie, tylko dla kogoś innego, dla Państwa również. I po napisaniu bodajże 70 czy około 100 stron, wysłałem połowę tej mojej pracy do konsultacji do mojej córki i mojego zięcia. I po tygodniu zadzwonili do mnie, mówiąc, tata, a kto jest głównym bohaterem? Mówię, ale jak to? No przecież główny bohater jest wiadomy. A oni mówią, ale nam się wydaje, że tam jest albo trzech, albo pięciu głównych bohaterów. Co spowodowało, że ja całą tą książkę, ten materiał do tej pory opracowany przepracowałem, no bo stwierdziłem, że skoro odbiór jest taki, no to jest kompletnie bez sensu, prawda? Stąd ta książka powstawała te półtora roku, o czym wspomniałem. I po napisaniu tej pierwszej książki pomyślałem sobie, że kurczę, wydaje się, że ona ma ręce i nogi. Dałem ją do przeczytania kilku osobom, które no raczej nie miały jakichś długów wdzięczności, nie musiały mi się podlizywać
mówiąc, że fajna, fajna. Najbardziej mi się podobała opinia mojego kolegi, który w tej chwili mieszka w Holandii. Wysłałem mu plik z tą książką. On mówi, słuchaj, ja to zrobię dla ciebie, przeczytam to, ale ja nie cierpię książek sensacyjnych. Dla mnie tego typu literatura mogłaby w ogóle nie istnieć, ale przeczytam. No, czytał 2 tygodnie, co jest, powiedziałbym, słabym wynikiem, bo większość czytelników, z tego co wiem, czyta tą książkę, jeżeli ma czas oczywiście, w ciągu doby. To, czyli kupno jej jest takim trochę stratą pieniędzy, no bo no co, wydamy pieniądze, przez dobę przeczytamy książkę. Śmieszna taka rzecz, która mi się przypomina. Kilka dni po premierze na mojej stronie autorskiej pojawił się post od jakiegoś pana, który, to była godzina 20 chyba z minutami, który napisał, proszę pana, właśnie zacząłem czytać pana książkę. Jestem nad jeziorem, jest jeszcze widno, bo to był sierpień, czytam. Po 2 godzinach pojawił się kolejna wypowiedź. Mam tą latarkę czołową, bo już jest kurna ciemno, ale nie mogę się od niej oderwać. O 7 rano przyszedł ostatni post, skończyłem. Czytałem całą noc. Nie mogłem się od niej oderwać. Dlatego mówię, że te 2 tygodnie w przypadku mojego kolegi to wynik świadczący o tym, że musiał mieć jeszcze jakieś inne kurcze zajęcia, co nie do końca mi pasowało. Natomiast mówię o tym tylko dlatego, że zadzwonił do mnie i powiedział, słuchaj, przeczytałem, to już jest pierwszy sukces. Po drugie, zrobiła na mnie wrażenie i mówię tak, aha, chce mi zrobić przyjemność, prawda? I mówi tak, ale słuchaj, te zarośla, które rosną przy lotnisku w Thamesford, w bazie brytyjskich sił lotniczych, z którego to lotniska odlatywały samoloty dostarczające pomoc do Polski, czy te krzaki, to ty tam byłeś, czy nie? No kurczę, no trochę mi głupio było mu powiedzieć, Olek, ja to wymyśliłem. Potem mi zadał kolejne 2 pytania o równie takie, ale niesamowite szczegóły po prostu. I stwierdziłem, że tak, albo on ją kartkował i wybierał jakieś takie elementy, ale mówię, no po co? Więc stwierdziłem, że chyba przeczytał i przemówiło do niego. I teraz jakby reasumując to opowiadanie moje, chcę Państwu powiedzieć tak, że ja się na przykład przekonałem, nie wiem, czy macie podobnie, jak zaczynacie coś robić, po jakimś czasie stwierdzacie, że to ma sens i dobrze Wam to idzie. Ja się przekonałem po tej pierwszej książce, czyli Po Dolinie Szpiegów, która okaże się w marcu, że kurczę, chyba potrafię napisać książkę, co dla mnie samego było ogromną satysfakcją. No bo tak, trzeba wymyślić fabułę, prawda? Trzeba ją wypełnić ludźmi. Trzeba stworzyć jakieś realia, w których to się wszystko dzieje. A jeszcze do tego, i to jest czasami najtrudniejsze, te osoby muszą też ze sobą rozmawiać, prawda? Czyli dialogi na tych kilkuset stronach, mam skłonność do przeciągania, do gadatliwości i tak dalej, ale te dialogi muszą mieć jakiś sens, prawda? Muszą być albo śmieszne, albo smutne, albo jakieś tam inne. W związku z tym, jak doszedłem do tego przekonania, to stwierdziłem, że tak naprawdę to jest bardzo fajne zajęcie, żeby tymi książkami się po prostu bawić. Czyli pisać książkę, tylko taką, która mnie sprawi satysfakcję i dla mnie będzie ciekawa, bo może ona zaciekawi również Państwa. To coś, co by dla mnie było nieciekawe, co dla mnie by było nieatrakcyjne, uznałbym za po prostu no, niemożliwe do pokazania komukolwiek, no bo samemu by mi było wstyd, że mnie to nie bawi, prawda? Szanowny Robercie, bo... Pani dyrektor biblioteki, której bardzo serdecznie w ogóle dziękujemy za to, że nas dzisiaj tutaj wspaniale ugościła. No ale chciałbym też głos oddać Państwu, którzy dzisiaj się pofatygowali, żeby zwłaszcza Twoją twarz, nie tyle moją, ale Twoją jednak zobaczyć. No z jednej strony nie chciałbym umniejszać, ale w pewien sposób wytłumaczyć, że jednak osoby pracujące w ogóle w służbach, a przede wszystkim pracujące czy wykonujące pracę operacyjną, tak? Ze szczególnym uwzględnieniem służb specjalnych, no mają trochę tą, nie wiem, czy naturalną, ale jednak łatwość związaną z pisaniem, no bo wszystko, co się robi, niestety trzeba przenieść na papier. A to musi być precyzyjne, dokładne i ładne. Teraz sobie pozwolę na mały żart, bo relację mamy też wybitnie pozytywną i opartą jednak na pewnej dozie zaufania, więc sobie pozwolę.
Obawiałem się po pytaniu, czy to będzie trylogia, ale powiedziałeś, że nie, to mówię, no to ciekawe, czy drugim tytułem będzie Partnerze Koniec. Ale oczywiście nie, ale o co chcę tak Wielki naprawdę... Wielki finał miał być. Wielki finał, okej. Okay. Ale o co tak naprawdę chciałbym zapytać, czy, bo być może nawet sam nie wiesz, ile do końca tych książek będzie, bo się tak będziesz nakręcał, ale mówiąc całkowicie poważnie, czy każda książka w pewien sposób będzie kończyła tą akcję? Czyli ktoś, kto przeczyta teraz Partnerów Początek, oczywiście, on będzie głodny, on będzie czekał, kiedy wyjdzie następna część, bo będzie chciał to kontynuować, ale czy jednak pewnego końca doczeka i pewna akcja się zamknie, czy trochę to będzie za przeproszeniem jak z Klanem czy innym serialem, które no, skończyło się w tym momencie, kiedy oczekiwałeś, co będzie dalej? Znaczy z całą pewnością nie będzie to Chyłka, gdzie tych spraw jest umroza kilkadziesiąt, przepraszam za to porównanie, bo to nie ten poziom póki co i wydawniczy, i mowy autora. Jakiś finał tej historii będzie. Mówię, na tą chwilę jest to gdzieś na poziomie, przynajmniej mojego wyobrażenia, gdzieś około piątej, szóstej części. Oby tak to było. Natomiast ja mam jeszcze taką kwestię, o której chcę Państwu powiedzieć, taką śmieszną trochę, a propos tego, co parę chwil temu o tworzeniu fabuły książki, o tym, że się przekonałem, że dosyć łatwo mi to idzie, więc dlaczego tego nie robić. W marcu pojechaliśmy z żoną do Kołobrzegu, do naszej znajomej, która wyprowadziła się z Warszawy, dostała spadek i ponieważ strasznie lubiła Kołobrzeg i te fajfy, tam jakieś tam różne inne sytuacje, to mówi, a pomieszkam sobie tam, to będę miała te fajfy, te dancingi i tak dalej, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i tak dalej. Okej. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ przy pierwszej kolacji ona zaczęła opowiadać, a propos mieszka w takim pierwszym rzędzie budynków od strony parku i dalej jest taki deptak nadmorski i tak dalej. O tym, co tam się dookoła dzieje, teoretycznie mieszkają tam ludzie, którzy niedawno kupili te mieszkania, bo one niedawno zostały, te budynki, wybudowane. Na pewno nie są to ludzie, którzy pochodzą z jakichś środowisk, no nie wiem, w każdym razie nie osoby, które mają jakieś tam problemy psychiczne, finansowe i tak dalej. Natomiast różne dziwne rzeczy się tam dzieją, między innymi pod sklepem Żabka, który jest tuż obok, prawie cały czas siedzi dwóch meneli, którzy tam flaszkami rzucają i tak dalej. Jak przychodzi Straż Miejska, to ich klepią po ramionach, mówią, ty Wacek Heniek i tak dalej. Ty sobie tu sieć i rzucaj dalej, tylko ciszej trochę, bo ludzie protestują. Jak ona zaczęła to opowiadać, słuchajcie, to byliśmy tam 4 dni. Wyjechałem stamtąd z gotową fabułą kryminału. Nie chcę zdradzać tajemnic, ale koncepcja jest taka. Bohaterka to jest ta nasza znajoma, która rzeczywiście odeszła, też pracowała w ABW i musiała odejść, ponieważ dostała wylewu. I pomyślałem sobie, że to jest fajny pomysł, właśnie na taką historię, że osoba, która jest funkcjonariuszem, akurat policji, ja ją przeniosłem do policji, która jest bardzo praworządna i mówi, służby powinny reagować na sytuacje, które dla innych ludzi są przykre, złe, tragiczne i tak dalej, i tak dalej. Nie powinni właśnie tak się zachowywać, jak ci faceci z tej Straży Miejskiej, czy jak z policji, ty Heniek, to se tam sieć, tylko rzucaj puszką, a nie flaszką, tak? Bo się potłucze i będzie głośno. I tak sobie pomyślałem, że ona tam pojedzie, tak jak ona, przeniesie się do tego Kołobrzegu i zacznie ją to tak irytować, że ona będzie próbowała ingerować w tę sytuację. I ona będzie tak ingerowała, że jak ona tego menela odepchnie, to ten menel się przewróci i się uderzy w głowę. I ona go tak zostawi, no bo nie będzie go tam ratować, no bo jej się będzie wydawało, że tam się nic wielkiego nie stało, pójdzie do domu. A następnego dnia się okaże, czy w nocy, że przyjedzie radiowóz, karetka i tak dalej, bo menel nie żyje. Potem będzie miała jakąś kolejną sytuację i tak dalej, i tak dalej. I ona będzie myślała, że to ona tak naprawdę tych ludzi zabiła. A może wcale nie ona. Lubię zakończać swoje wypowiedzi pytaniem i studenci moi o tym doskonale wiedzą, ale teraz oddamy głos chyba publiczności i prosimy śmiało, tak w temacie książki albo i w temacie służby, na to, na ile oczywiście pan pułkownik będzie mógł, czy miał chęć, to odpowie. Na inne spuści zasłonę milczenia, a inne sprytnie wybrnie i pójdzie w inną stronę. Śmiało. Ja bym chciał zapytać odnosząc się do tej archaiczności służb.
Jaki to jest okres czasu, że pojawia się archaiczność, że te stare metody, stare zasady, które funkcjonowały, musiały zostać zastąpione przez nowe? Czym to jest spowodowane? A czy mogę uzupełnić to pytanie? Właśnie, czy to jest kwestia czasu, czy pewnych okoliczności i wydarzeń może? Znaczy ja bym tu rozróżnił, czyli tak, metody właściwie pozostają te same, bo tutaj nie mówimy o sytuacji, przepraszamy się, coś telepie w kieszeni, nie mówimy o sytuacji takiej, gdzie my zmienimy całkowicie jakby metody przygotowywania ludzi do służby albo tego, jak te służby wewnątrz funkcjonują. No bo to, że jest relacja pomiędzy oficerem a źródłem, to źródło musi zostać pozyskane czy zawerbowane, jak się dzieje w przypadku agentów, to będzie tak na wieki wieków amen, bo jeszcze myślę, że nie doczekamy chyba metody takiej, gdzie oficer wywiadu skontaktuje się z jakimś wybranym człowiekiem, na przykład w Rosji czy w Chinach, i będzie go online werbował, bo to chyba nie ma szans jakby z praktycznego punktu widzenia czy realnego. Natomiast ja mówiłem o tej archaiczności bardziej w stosunku do pewnych systemów technicznych. Prawda? Czyli tak jak mówiłem o obserwacji, że ta obserwacja już jest właściwie zbędna, bo najprostsze jest, powiedzmy, podłączenie komuś do samochodu jakiegoś mikrochipa, który będzie powodował, że ten samochód się będzie poruszał, my będziemy wiedzieli, gdzie jest, zainstalowanie kamer podsłuchów, podglądów, podwąchów i czego jeszcze można sobie wyobrazić, plus tego typu, że zmienimy troszeczkę metody oddziaływania, tak jak mówiłem, a propos tego wywiadu hybrydowego. To wtedy tak, czyli jakby to, co robimy w tej chwili w stosunku do jakby samego ukształtowania oficerów wywiadu czy metod ich pracy, nie ulegnie zmianie. Natomiast z całą pewnością zmianie ulegnie chociażby system łączności. Ja się Państwu przyznam, że przez kilka lat pracy na Bliskim Wschodzie byłem sam. Sam w sensie takim, że normalne realia są następujące, że oficer wywiadu ma do dyspozycji szyfranta, radiooperatora, kogoś, kto tą łączność w sposób tajny może zagwarantować. Ja będąc tam, nie miałem takiej możliwości. Wiadomo, że Polska na pewne rzeczy, na pewnych sprawach oszczędza i tak samo jak przykładowo większość ambasad krajów zachodnich w stolicy Arabii Saudyjskiej w Riyadzie jest zlokalizowana w dzielnicy dyplomatycznej, otoczonej przez oddziały wojska, systemy elektroniczne, mury i cokolwiek jeszcze możecie sobie wyobrazić. Nasza ambasada była blisko centrum handlowego w samym środku Riyadu. I właściwie byle jaki terrorysta, a to był okres, kiedy co parę dni ktoś kogoś mordował, były zamachy, wybuchały bomby i tak dalej, nikomu to nie przeszkadzało. No bo szkoda wydać pieniędzy na to. No, jak ci zginą, to się przyśle innych i będzie pół biedy. Także ja po prostu miałem łączność, ponieważ sprzęt elektroniczny już jest taki, że no, satelity nad nami latają i wciśnięcie guziczka i napisanie sobie na klawiaturze czegoś i posłanie tego w eter w sposób odpowiednio tajny, zabezpieczony kluczami szyfrującymi i tak dalej, jest bezproblemowe. Więc to o tyle się zmieniło, że jeszcze parę lat temu, znaczy, przepraszam, ja mówię o etapie, też musicie Państwo wiedzieć, że to jest okres tak 2000 roku, powiedzmy, 2000-2005, ale jeszcze w 95, powiedzmy, nie stosowano takich systemów, czyli zawsze musiał być ten szyfrant, albo kurde, nie było jak tego materiału wysłać. To są te etapy tego archaizmu, który się rozwija. Jeszcze w tym okresie pomiędzy 89 rokiem a 99 rokiem, kiedy te przemiany polityczne i przed naszym wejściem do NATO, sprawowanie funkcji agenta wywiadu było trudniejsze po wstąpieniu do NATO? Znaczy, jeśli Pan pozwoli, to trochę to skoryguję. W naszej terminologii, w terminologii polskiej, my mówimy o oficerze wywiadu, prawda? Bo rozumiem, że Pan mówi o kadrowym pracowniku wywiadu, to jest albo właśnie kadrowy pracownik, albo oficer wywiadu. To określenie agent to jest typowo anglosaskie, prawda? Więc to tak prostujemy, ponieważ u nas agent to jest z kolei obcokrajowiec, który współpracuje z nami, bo go do tego zmusimy, bo mu płacimy, bo go szantażujemy, bo go na czymś go złapiemy, albo jest tak zwanym oferentem.
prawda? Czyli sam przyjdzie i nam to zaproponuje, a my powiemy, kurde, to może być prowokacja, nie bierzemy. Takie przypadki też były i to słuchajcie, to są najbardziej tragiczne sytuacje, że przychodzi ktoś zesperowany, mający możliwości, a ktoś tam siedzi i mówi, nie, on się nie nadaje, to jest wariat, jakiś prowokator, won. Były takie sytuacje. Natomiast wracając do pana pytania, było wtedy lepiej, bo wiadomo było, że tych przeciwników mamy bardzo wielu, prawda? I to, co my chcemy zrobić, to, co potrzebujemy, jakie informacje chcemy uzyskać. Przepraszam, lepiej w sensie łatwiej? Łatwiej, bo powiedzmy no, dla wywiadu polskiego, dla działalność nie koncentrowała się na kilku krajach, tylko na kilkudziesięciu. Ja abstrahuję teraz od tego, na ile jesteśmy wywiadem globalnym, że działamy w każdym zakątku świata, bo nie działamy oczywiście, ale tych możliwości było bardzo wiele wątków nas interesowało. Po tym 99 czy 2000 roku to się o tyle zmieniło, że nagle się okazało, że tu wszyscy dookoła to są nasi przyjaciele. No i kurde, i potem no, ja się spotykałem z Amerykanami, oni mówią, Roberta, a ty chyba byłeś w Stanach. No tak. No i byliśmy już przyjaciółmi, więc no, nikt nikomu nie wytykał tego, co ktoś kiedyś robił i tak dalej, ale było po prostu łatwiej, tych możliwości było więcej. Teraz tak jak powiedziałem, z większością krajów jesteśmy partnerami, a mamy tylko ileś tam kilka czy kilkanaście krajów, które są naprawdę naszymi przeciwnikami. Zaczynając tu od wschodu i idąc jeszcze dalej w tamtą stronę. Plus no, Iran i jeszcze jakieś kilka krajów, o których jeszcze nawet nie wiemy, że oni mają coś przeciwko nam. Tak, Indie, ogromny potencjał. Mogę dwa pytania trochę nawiązując. Wspomniał pan o tym, że dwukrotnie pan wspomniał o tym pana fragmencie zawodowej aktywności związanej z Bliskim Wschodem. Bardzo ciekawi mnie pana stanowisko w związku z tym, co rozpoczęło się 7 października tego roku w strefie Gazy. Jak to jest możliwe w pana opinii, że wywiad, który do niedawna uchodził za najbardziej efektywny na świecie przez ostatnie kilkadziesiąt lat, było możliwe, że nie zauważono, albo też być może zauważono, że taka akcja jest szykowana, jest przygotowywana, lecz w czyimś interesie było udawać, że o tym nie wiemy? Odpowiedź jest w sumie bardzo prosta, bo jak doskonale Państwo wiecie, wywiad nie działa sam i nie jest jakby od siebie tylko i wyłącznie zależny, czyli wywiad jest tą jednostką służebną wobec władz danego kraju, czyli dostarczamy informacji, dostarczamy analiz, plus staramy się przewidzieć, co się może wydarzyć. I to jest nawiązanie do pani pytania. I teraz, czy Mossad, jako chyba najbardziej skuteczny wywiad na świecie, może nie o takim potencjale jak CIA, czy Mossad był w stanie to przegapić? Moim zdaniem nie. I to jest to, co też w polskich realiach się pojawiało szereg razy. Ja już nie mogę operować konkretnymi przykładami, ale powiedzenie naszym władzom, że wydarzy się to czy to i to jest złe, powodowało, że ktoś zruszał ramionami, a skąd to wiecie? No i wtedy się zaczynają schody, no bo my nie możemy powiedzieć, skąd my to wiemy, my to tylko wiemy, a oni muszą nam wierzyć, że my to wiemy naprawdę, a nie wymyśliliśmy tego, nie jesteśmy bajkopisarzami. I to jest chyba ta sama sytuacja, która się wydarzyła w Izraelu. Pojawiły się jakieś takie sygnały, że premier Izraela i jego otoczenie byli tak zajęci w tym okresie zwalczaniem swoich przeciwników politycznych, że sygnały, które pojawiały się z Mossadu, były lekceważone. Lekceważone czy celowo zatajane? To jest kolejny aspekt tej sytuacji, ponieważ to z kolei wielokrotnie już pojawiało się w różnego typu opracowaniach, też wywiadach, artykułach prasowych, że celem Netanyahu jest bardzo zbudowanie swojej jeszcze mocniejszej pozycji niż ma do tej pory. I według wszelkich symptomów badań, to im gorzej będzie w rejonie strefy Gazy, wzgórz Golan i tak dalej, tym bardziej on będzie mógł się wykazać, że on jest tym niezłomnym politykiem, który Izrael obroni.
I to jest chyba to, czyli jakby taka dwoistość, czyli mamy pewien interes do zrobienia, interes narodowy, ale ja mam też mój interes prywatny. I ja ten interes narodowy to tak trochę odsunę, bo jak ja skorzystam na tym, no to przecież państwo nie straci, tak? A ja za to będę, zdobędę swoje punkty i ja na tym skorzystam. Także było to wizerunek Mosady, tak? Że niektórzy interpretują to tak, jak my w tej chwili, natomiast być może przez niektóre środowiska jest to interpretowane jako nieudolność Mosadu, czyli wizerunek mocno uderzyła, czyli tym samym pewnie w jakiś sposób. Ale to ja chcę, jeżeli państwo pozwolicie, pokazać pewną sytuację. Zobaczcie. Mówimy, że może Mosad popełnił błąd, bo nie właściwie odczytał, nie zebrał tych informacji i tak dalej. To teraz jak spojrzymy na Służbę Wywiadu Zagranicznego Rosyjskiego, skrót SVR tej służby. Zobaczcie, 24 lutego ubiegłego roku Rosja zaatakowała Ukrainę. Okej. I teraz spodziewali się Rosjanie, że w ciągu paru dni zajmą największe miasta ukraińskie, zostaną jakieś tam tereny pustkowia, gdzie Zachód liczył na to, że będzie tam walka partyzancka i tak dalej. Tak się nie stało, nikt nie rzucał tych kwiatów na te czołgi, nie witali transparentami, Rosjanie się zachowywali, wiemy jak się zachowywali i tak dalej, i tak dalej. I teraz pojawia się pytanie, czy to jest wina armii rosyjskiej, czy to jest wina wywiadu. I ja śmiem twierdzić, że to jest przede wszystkim wina wywiadu. Bo jeżeli chyba, że parcie w kręgach kierowniczych Federacji Rosyjskiej na wojnę było takie, że zaatakowano bez względu na wszystkie konsekwencje. Trochę mam wątpliwości w tym zakresie. Natomiast wyobraźmy sobie coś takiego. Ukraina to jest dawna republika Związku Radzieckiego, prawda? Jeszcze kilkanaście lat temu, ja nie będę się kłócił o to rok, dwa, pięć, mniej czy więcej, to był teren rosyjski. Czyli oni mają i mieli genialne rozeznanie. To raz. Znaczna część Ukraińców, szczególnie we wschodnich rejonach, to są osoby, które są związane z Rosją. Mają tam krewnych, przyjaciół, popierają poglądy rosyjskie. A propos, ten temat się pojawia w kolejnej mojej książce, ale nie będę o niej mówił, nawiązuję do tego. I teraz tak, czyli mając takie możliwości wywiadowcze, mogliśmy ustalić wszystko. I ja twierdzę, że wywiad rosyjski nie przygotował tego na tyle dobrze, żeby dać armii rosyjskiej otwartą drogę do zajęcia Ukrainy. Albo przynajmniej nie uzmysłowił im problemów, które tam się pojawią. I druga rzecz, która według mnie w jakiś sposób ośmiesza działalność wywiadu rosyjskiego, który ma, a propos, ponad 20 tysięcy funkcjonariuszy, to jest naprawdę potęga, obracająca miliardami dolarów. I druga rzecz, jakim cudem Wołodymyr Zełenski żyje? Jeżeli po kilku dniach cały świat miał świadomość tego, że ta osoba to jest tak naprawdę jakby kręgosłup tego kraju i jego twarz na zewnątrz. Czy tak samo by wszystko wyglądało, czyli poparcie Zachodu, współpraca polityków z Ukrainą, gdyby nie było Zełenskiego? Ja mam wątpliwości. Człowiek, który się ubrał w strój taki quasi wojskowy, który w tym stroju występował wszędzie, gdzie mógł. Nawet w tej chwili jadąc do Stanów Zjednoczonych nie zakłada garnituru, żeby jakby potwierdzić ten swój wizerunek. Jakim cudem on żyje? Czyli Rosjanie, mając takie możliwości, jakie mieli, nie doprowadzili do tego, żeby on został zlikwidowany. No to, że go otacza, nie wiem, 10 facetów wyższych od niego o dwie głowy, to nie stanowi zabezpieczenia. To raz. Dwa. Jakim cudem również Rosjanie nie mają, nie mieli źródła tuż przy prezydencie Ukrainy, które by im mówiło o tym, co oni planują, jak oni będą działali, ujawniało szczegóły, które są kluczowe dla strony przeciwnej. I tutaj mamy taką konfrontację. Czyli odpowiedź na te pytania? Ja twierdzę, że to jest słabość po prostu Rosjan, że wywiad rosyjski po prostu poza tym, tą kwestią tego wywiadu hybrydowego, o którym mówiłem wcześniej, który robi na pewno dobrze, bo efekty tego są, typu gender, antygender i tak dalej, to co widzimy chociażby u nas, a na to płyną naprawdę setki milionów dolarów, żeby wspierać tego typu propagandę, że wywiad rosyjski tutaj popełnił bardzo wiele błędów i
Śmiem twierdzić, że w dużym stopniu przez właśnie tą słabą ocenę i rozpoznanie ta agresja się nie udała, która powinna się udać. Ale chyba też trzeba to też, Robercie, podkreślić, żeby też nie mylić pewnych rzeczy, że wywiad czy w ogóle służby są tylko dostawcą informacji, a tak naprawdę decyzję podejmuje ktoś inny, bo jest to jednak już poziom polityczny. Tak jest, o tym też mówiliśmy dzisiaj, prawda? Natomiast czy w momencie, kiedy wywiad dostarczałby informacji zdecydowanie negatywnych, że no niestety tej Ukrainy się nie da zająć, bo nastąpi taka, a nie inna reakcja tego społeczeństwa, bo oni chyba atakowali ten kraj w świetle swoich przekonań, że to, co powiedziałem wcześniej, że przywitają ich przynajmniej w części radośnie. Szef o stanowisku mógł się obawiać. I jednak twierdzę, że to są błędy. To oczywiście to jest też racja, że odbiór przez kierownictwo państwa jest decydujący, ale widocznie to kierownictwo nie zostało przekonane w tak istotny sposób, żeby się rzeczywiście tym przejęło. Mamy jeszcze pytania? Wykorzystujmy. Tak, ja mam jeszcze, ja się do tego Izraela jeszcze raz cofnę. Mhm. Czy to Pana zdaniem nie jest też pewna gra polityczna i pewien taki zalążek próbowania załatwienia po cichu innych spraw, bo wiadomo, że konflikt, który tam trwa, cała strefa Gazy, system Arrow, żelazna kopuła, to nie jest coś, co powstało wczoraj i oni bardzo dużo o tym wiedzieli. Czy to nie ma posłużyć za przedstawieniu światu, że teraz jest pewien konflikt, że mamy tutaj potężną wojnę, ale jednocześnie daje właśnie tym władzom, które są głównie decyzyjne, przemycić coś po okiem, czy są może jakieś takie informacje, czy coś wypłynęło w tym środowisku? Mhm. Na pewno tak. Na pewno są tego typu argumenty i kwestie ważne, więc natomiast ja nie wiem, czy tu nie nastąpiła jakaś pomyłka, prawda? Bo tak jak obserwujemy reakcję opinii światowej, również w Polsce, to ta sytuacja nie przyczynia się do jakby wzrostu poparcia dla Izraela, tylko wręcz odwrotnie. Ja nie mówię o tym, że wyjdzie 10 tysięcy Palestyńczyków na ulicę w Hamburgu czy gdzieś i będzie protestować, tylko o tym, że coraz więcej osób, również w naszym kraju, uświadamia sobie to, że tak, kiedyś Izrael przyszedł, zabrał ziemie arabskie. No, Arabowie próbowali je odzyskać, dostali łomot, nic z tego nie wyszło. Izrael się tak uzbroił i jest taką potęgą gospodarczą i militarną, że właściwie nic mu nie można zrobić. Co więcej, ma bombę atomową. Więc jakby co, to nie zawaha się jej użyć, chociaż może się zawaha, no bo to w końcu tak blisko wszystko jest, że skutek będzie ewidentny. W związku z tym, no, w tej chwili pozycja Izraela jest zdecydowanie słabsza, moim zdaniem, i będzie coraz bardziej słabsza w ramach dalszych kroków wojskowych, które będą prowadzili. Natomiast tego typu kwestie, o których Pani mówi, prawdopodobnie tak. Ale myślę, że to jest kolejna pomyłka polityczna, jeżeli rzeczywiście o Netanyahu i spółka na tym grają, że nie przyniesie to pozytywnych efektów. Ja jeszcze bym chciał nawiązać do tego, tej sytuacji z Załęskim, że nie miał tej osoby blisko siebie. Myślę, że rok 2014 spowodował dostrzeżenie zmysłu osób będących blisko osób funkcjonujących wokół prezydenta, żeby nie dopuścić do tego, do takiej sytuacji, żeby gdzieś właśnie takie osoby się zbliżyły. To jest pierwsza taka rzecz. A druga rzecz odnośnie tego, że Rosjanie i tak mimo wszystko postanowili eskalować i zaatakować Ukrainę dużo mocniej niż na przykład wcześniej. No taka analogia do Hitlera, którego też gdzieś przestrzegali przed zimą, jaka może go spotkać w Rosji, a i tak mimo wszystko wszystkie siły, środki i tak, bo cel był do osiągnięcia. I tutaj tak właśnie generalnie chciałem do tego nawiązać, że czasem no trzeba coś po prostu zrobić, no bo powiedziało się, a no to trzeba powiedzieć. Czyli wpadło się w pułapkę, prawda? Przez swoją pierwszą decyzję to B jest już rozpaczliwym krokiem i każdy następny będzie gorszy od tego wcześniejszego. Tak jest. A to też taka ciekawostka, nie? Że wtedy też Europa obawiała się eskalacji sytuacji, więc Hitlerowi ustępowano. Nie? No ale tak samo było w 2014 roku, prawda? Wszyscy powiedzieli, o no to wzięli sobie Krym, no to no dobra, no to Krym, no to pół biedy jeszcze, byleby nie poszli dalej. Potem ten zagłębie, te okręt doniecki i tak dalej, ługański i tak dalej, a no to
To to właśnie takie tereny rosyjskie, prawda? To dobrze, że sobie to wzięli. No, przynajmniej nie będziemy mieli problemu. No. Więc... chciałem nawiązać do jeszcze jednej rzeczy. Ale sekundkę, ja chcę wrócić jeszcze do tej pierwszej jakby części, o którą pan zapytał. Ja twierdzę, że nadal będę się upierał, że są to błędy. Bo jedną z działalności wywiadu nie jest jakby zawerbowanie współpracownika prezydenta Ukrainy dzisiaj. Szczególnie w takich realiach, o jakich mówiłem, ukraińskich, prawda? Czyli dla na przykład wywiadu obcego, państwo byście byli znakomitymi kandydatami do werbunku. Czyli tak, osoba, która ma potencjał odpowiedni, umysłowy, jest jakiś punkt styczny, że mogę państwa namówić na współpracę na przykład, nie wiem, z Chinami, z Iranem, że posłużę się tymi złymi krajami. Coś może być takiego, nie wiem, zapatrywania, hobby, to, że kogoś nie lubicie w Polsce i to wam nie pasuje. I teraz przez to, że zostaniecie zawerbowani na takim etapie, na jakim jesteście, czyli na dobrą sprawę cały czas budujecie swoją drogę życiową. Jako oficer wywiadu, przedstawiciel wywiadu obcego, będę próbował państwu wskazać, jaką drogą powinniście pójść. Czyli budujemy państwa karierę od etapu studiów poprzez stopniowe dochodzenie do jakichś szczebli w hierarchii społecznej. I tutaj wracamy do tej Rosji, do tej Ukrainy, że to jest właśnie to, czego Rosjanie nie zrobili. A nie zrobili, tu mamy dowód, no bo efektów nie ma takich, które by powiedziały nam, że to zrobili i że mają jakiś efekt z tego. Czyli jeżeli byli tam jeszcze te 15 czy 20 lat temu, to ich baza osób, które, tak jak powiedziałem, że państwa można by próbować zawerbować pod tym kątem, chyba nie istniała albo była bardzo słaba. Bo naprawdę przy takiej działalności, jeżeli, no nie wiem, stracilibyśmy my jako Polska, powiedzmy, nie wiem, Suwałki, ale w tych Suwałkach mieliśmy swoich ludzi, ludzi, którzy realizowali nasze, mają zbieżne poglądy z nami, są patriotami i tak dalej. Jeżeli ten rejon by został zajęty na przykład przez Rosję, Białoruś, kogokolwiek, to cały czas byśmy mogli sięgnąć po pewien potencjał ludzi, którzy by nam tego typu wiedzę dostarczali. I tego chyba Rosjanom na Ukrainie zabrakło, bo przy takiej pracy, jaką prawdopodobnie wywiad rosyjski tam wykonywał jeszcze te 15 czy 20 lat temu, chyba coś zawalił przez te następne lata, że nie dopracował się chociaż jednej takiej osoby, która by była wpływowa i która by tą wiedzę im mogła dostarczać. Nawet jeżeli ten sposób selekcji polityków ukraińskich mocno to utrudni. No ale jeżeli... się, że tam jedna osoba była chyba w otoczeniu prezydenta. No ale to, wiesz, to nie zadziałało tak naprawdę, bo jeżeli takich osób byśmy mieli 5, to nawet jeżeli te zmiany przez lata następowały, to zostałaby jedna, może dwie i może by tą wiedzę mogły nam dostarczać te informacje. To tak na to patrzę. To już ostatnie moje pytanie. Nawiązując również do wypowiedzi pana pułkownika. Powiedział pan, że w naszym świecie politycznym funkcjonują osoby, które są przychylne polityce czy narracji rosyjskiej. Chciałbym zapytać, dlaczego takie osoby, dlaczego pozwala się takim osobom funkcjonować w przestrzeni publicznej, a nie są gdzieś delikatnie wygaszane? No, tak bym powiedział. To jest błąd demokracji, prawda? Czyli w tych realiach, w których my żyjemy, jeżeli władza stosuje się do zasad demokracji, no to pozwoli i takiemu, który będzie miał zdecydowanie przekonania prorosyjskie, czyli realizujące hasła propagandowe rosyjskie, demokracja mu nic nie zrobi, bo on może to robić. To jest właśnie jako przykład tego wywiadu hybrydowego, to co Rosjanie robią w Europie Zachodniej, że działają tam stowarzyszenia, organizacje religijne na przykład, przede wszystkim organizacje charytatywne, w których są ludzie, którzy starają się uzmysłowić społeczeństwom tych krajów pewne kwestie, na których zależy Rosji, a które mogą być chwytliwe w tych społeczeństwach zachodnich. To samo wracając do Polski, no nikt nie zabroni Kowalskiemu, który mówi, że gender to jest zbrodnia albo jakieś inne kwestie, które są z ideologii LGBT+, czy inne i tak dalej, że są szkodliwe.
żeby on to mówił. Mówią to politycy. No, oczywiście krytycznie można popatrzeć na to, że niektóre te osoby jeździły do Rosji. Są organizacje, które utrzymywały jeszcze w ubiegłym roku przed atakiem Rosji na Ukrainę bardzo bliskie kontakty z różnego typu organizacjami w Rosji. Te kontakty zostały w tej chwili ucięte, no bo one są jakby niepopularne, no ale były. Partnera, początek już coś na ten temat znajdziemy, czy dopiero w następnych częściach? Coś możemy znaleźć, ale w następnych częściach zdecydowanie tak. Szanowny Robercie, jeżeli pozwolisz pułkowniku, zakończymy tą oficjalną część. Ja oczywiście Państwa też zachęcam do bliższego kontaktu z panem pułkownikiem. Zachęcam do tego, aby zdobyć autograf, czy nawet dedykację, czy zrobić sobie zdjęcia. Jeżeli oczywiście będziecie mieli dalsze pytania, to jak najbardziej też. I na ile pan pułkownik wytrzyma, to na pewno każdemu poświęci swój czas. Także dziękujemy. Dziękujemy szanownemu panu pułkownikowi. Dziękujemy przede wszystkim też pani Bogusi, pani dyrektor Biblioteki Uniwersytetu WSB Merito, że nas dzisiaj wspaniale ugościła i że mogliśmy się wszyscy spotkać. No i dziękuję też Państwu za to, że przyszliście, aktywnie też braliście udział, że nie poczuł się nasz autor, że tylko z obowiązku może też się pojawił, ale też, że faktycznie pewne swoje przemyślenia czy wątpliwości tutaj przyniósł i stwierdził, że chciałby poznać opinię właśnie pana pułkownika. Wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Pan chyba miał jakieś pytanie jeszcze? Tak, ja. A to proszę bardzo. Oczywiście, no nie rozstajemy się jeszcze. Proszę bardzo. Zaczyna się. Mnie jest bardzo miło. Gdzieś tam podcasta się teraz dużo wychodzi osób ze służb i pojawia się kwestia reform, ale może nie w tym kierunku, tylko z perspektywy takiego młodego człowieka, który chciałby wejść do tych służb. Jestem ciekaw, jak to wygląda, przejdzie się rekrutacja, przejdzie się szkolenie, podpisze się ten celograf. Właśnie, czy się podpisze celograf. Co gdyby się okazało, że jednak służba nie jest tym, czym się wydawała, bo no nie wiem, na przykład się jednak podsłuchuje opozycję albo robi rzeczy, z którymi się po prostu moralnie nie zgadza. Jak łatwo jest wtedy tę służbę opuścić, powiedzieć, że to jednak nie na to się pisałem, czy już jest coś w papierach, że tak powiem, popsute, czy... To jest dobre pytanie tak naprawdę i to jest właśnie ta różnica pomiędzy jakby okresem czy państwem demokratycznym i niedemokratycznym. W państwie demokratycznym, takim jakim mam wrażenie, że jesteśmy, a nawet na pewno, jeżeli dochodzi pan do przekonania, że to jednak nie jest pana droga, to pisze pan raport, uzasadniając, że chce pan odejść ze służby. Nawet nie wymaga to jakiegoś specjalnego wielkiego przedstawienia, argument, że służba, którą pan wykonuje, czy działalność nie jest zgodna z pana przekonaniami, załatwia sprawę. I to już nie jest tak, jak było w latach 50. czy 60., że ktoś, kto odchodził, no jak już nie jest nasz, to jest naszym wrogiem, prawda? Nas, czyli ekipy rządzącej. Nie, to jest wszystko okej, także ja już nie mówię o tym, że nie wiem, czy państwo macie świadomość tego, ale tak jak kiedyś funkcjonariuszy czy oficerów wywiadu pozyskiwało się na takiej zasadzie, że wywiad prowadził bardzo szeroką, tajną działalność i szukał kandydatów i sam do tych kandydatów przychodził, rozmawiał z nimi, próbował badać ich gotowość, warunki i tak dalej, i tak dalej. Często w takich miejscach jak te. To teraz jest tak, to a propos, chyba dwa dni temu ukazało się ogłoszenie, że w ramach targów pracy w Warszawie... No. No właśnie. No to ja tu już mam bardzo wiele wątpliwości, ale może jestem starej daty, więc no. Także jeżeli odpowiedziałem, to cieszę się. Ja mam jeszcze takie pytanie. Ale zachowajmy pewien porządek i chronologię. Proszę bardzo. Ja mam pytanie też trochę a propos jej polityki, partnerstwa i tego, co było kiedyś. Padają w związku takie zarzuty, już nie powiem, z której strony. Ale padają, że polskie służby, powiedzmy, za bardzo współpracowały z rosyjskimi służbami, za bardzo się z nimi drapały i tak dalej. Mówię o okresie lat 2000. Moje pytanie jest takie, bo też nasza sytuacja Polski była o tyle trudna i wyjątkowa, że my w roku 90 nagle
zaczęliśmy być przyjaciółmi zupełnie drugiej strony. Może nie tak od razu, to jest dużo uproszczenie, ale jednak dramatycznie zmieniliśmy się drastycznie i dość szybko. Teraz pytanie, na ile to była trudność w działalności naszych służb, żeby się w tej rzeczywistości odnaleźć, gdzie politycznie osoby, które nam kiedyś pomagały w naszej jakiejś tam działalności, z którymi faktycznie wymienialiśmy się informacjami, nagle nie do końca poprawnie byłoby z nimi się aż tak mocno bratać czy współpracować, a nie mówię już o tym, co mamy teraz, kiedy z Rosjanami mamy no, chyba najgorsze stosunki od wielu, wielu lat. Mhm. Jak tą trudność można pokonać i gdzie jest taki złoty środek, tak żeby nie padały właśnie jakieś zarzuty, że nasze służby może nie działają skutecznie, jeżeli z daną stroną się dogadują, a my przecież z nimi mamy niepodrobne. Ja mam wrażenie, że znaczy, nie stanowi to jakiegoś wielkiego problemu. Powiem panu dlaczego. Ponieważ ja miałem przyjemność, może nieprzyjemność, bo może wolałbym mieć mniej lat niż mam w tej chwili, zaczynać w innym momencie tą służbę, którą bym pewnie też zaczął, bo naprawdę dawało to szalenie dużo satysfakcji. Ale powiem tak, ja trafiłem do wywiadu po szkole w Kiejkutach w 1984 roku. I do tego, no w 1988 wyjechałem na placówkę, więc to tak długo jakby nie siedziałem. Natomiast przez ten okres mojej pracy na miejscu, w stolicy, w centrali, nie spotkałem żadnego żywego Rosjanina. Nieżywych też nie spotykałem, ale tak, żebym mógł powiedzieć, że na przykład, kurczę, ja miałem taką super współpracę, czy mój naczelnik, no bo w końcu byłem szeregowym wtedy funkcjonariuszem, czy mieliśmy jakieś narady, nie było czegoś takiego. Więc ja bym na to spojrzał w ten sposób. Oczywiście wywiad jako taki, czy kontrwywiad, czy w ogóle Służba Bezpieczeństwa Polska współpracowała z Rosjanami, wymieniała się informacjami. Na pewno było to bardzo ciekawe. Ja w pewnym momencie powiedziałem jakieś kilkadziesiąt minut temu o wywiadzie naukowo-technicznym. Mieliśmy duże osiągnięcia w tym zakresie, ciekawe rzeczy z tego zachodu wywoziliśmy. Chyba większy nacisk był kiedyś na to niż dzisiaj, tak, prawda? Jest. Natomiast tutaj powstawał taki po prostu dylemat, zupełnie jak z tymi relacjami wywiad politycy, prawda? Czyli tak, my mieliśmy ciekawe rzeczy, tylko w Polsce nie mieliśmy co z nimi zrobić. Bo jakby doprowadzenie do finału tego, czym dysponowaliśmy, czyli wdrożenie tego do produkcji, czy doszlifowanie pewnych rozwiązań i tak dalej, wymagało ogromnych nakładów. I brali to Rosjanie. To pod tym kątem jest to ewidentne. W aspekcie jakichś krajów, które dla Rosjan były szczególnie interesujące, na pewno tak. Ale ja bym tutaj nie przesadzał z tym takim powiązaniem, bo jakby to powiązanie takie ideologiczne, nazwijmy to, i takie przekonanie, że my trzymamy sztamę i tak dalej, to było, u nas było to samo, co jakby sama Polska w tych latach 80. czy 90., gdzie byliśmy jedynym krajem w tym obozie, który był trochę inny, prawda? O dużym stopniu niezależności, samodzielności, o takich samodzielnych przekonaniach i tak dalej, i tak dalej. Więc i oczywiście to może śmiesznie wyglądać, że w którymś momencie zasuwamy tą kurtynkę od tamtej strony, już im więcej nic nie pokażemy, a teraz odsuwamy w tą stronę i tym pokazujemy. Ale tak się stało. To jest ten moment w historii, kiedy nastąpiło takie, a nie inne wydarzenie. I dlatego, ponieważ, tak jak powiedziałem, dla nas, czyli dla osób, które były wewnątrz, oficerów tej służby, współpraca z Rosjanami nie była niczym istotnym, ponieważ my jej nie prowadziliśmy. My informacje dostarczaliśmy naszym przełożonym, to jeżeli przeszliśmy niejako na drugą stronę, czyli dostarczaliśmy informacje przełożonym, żeby oni pokazali to w NATO czy w Unii Europejskiej, nie ma to żadnego znaczenia. Oczywiście może parę osób żałowało tego, bo mieli jakieś przekonania polityczne w tamtą stronę, a teraz nie mają żadnych na przykład, ale chyba tak to się wydarzyło. No ja już nie chciałbym powiedzieć, że ten etap przejściowy, jak to często się mówi, powoduje, że pewne szumowiny wypływają na wierzch i często odchodzili wtedy ze służby nie z powodów ideologicznych, ale dlatego, że komuś się przestali podobać, a była dobra okazja. Ludzie, którzy byli bardzo zdolni i mądrzy i mieli duże osiągnięcia, a zostawali ludzie, którzy nie powinni w tej służbie dalej funkcjonować. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pana pytanie, ale to po prostu jest to trudne do wyjaśnienia, natomiast mówię, bazując na tym, że to nasze powiązanie z tymi Rosjanami nie było aż tak istotne, to przejście na drugą stronę nie stanowiło żadnego problemu.
Pytam się, czy jest to jakby w ogóle możliwe, no bo poniekąd wydaje mi się, że Ukraina też będzie mieć taki problem, tak? No bo jeszcze kilka lat temu, no nie powiem, że to jakieś tam państwo satyryczne było, broń Boże, ale gdzieś tam ta narracja polityczna mniej lub bardziej, ale gdzieś tam tutaj Rosji zmierzała. Oczywiście mieliśmy tam te zrywy też bardziej proeuropejskie. No i teraz też po wojnie, jeżeli powiedzmy obronią swoją suwerenność, to domyślam się, że też gdzieś tam będą zgrzyty, wydaje mi się, po tej stronie służb wywiadowczych, że większego jakiejś tam większej współpracy. Ja myślę, że to jest dużo łatwiejsza sytuacja niż ta nasza, o której przed chwilą rozmawialiśmy, czyli gdyby ci Rosjanie nas napadli, prawda, to byśmy powiedzieli, że tych synów i tak dalej, to my, nawet jak ja do tej pory ich lubiłem, to już ich nie będę lubił, będę ich nienawidził. I to jest chyba właśnie to, że no, Ukraińcy mordowani, gwałceni, okradani i niszczeni we wszystkich możliwych aspektach, nawet jeżeli mieli jakiekolwiek sympatie prorosyjskie, no to już ich nie mają. Przynajmniej ci, którzy walczą po tej stronie, no bo są ci, którzy tam bronili Krymu od tamtej strony, albo Doniecka, albo jakichś innych rejonów. Także a myślę, że nie chcę jakby porównywać z Polską, że taki strumień pieniędzy, który płynął od naszych dotychczasowych władz, powodował określone reakcje w społeczeństwie, że jakby przenosząc to na realia ukraińskie, teraz podobne zjawisko będzie w Ukrainie. Że jeżeli ta wojna się szczęśliwie, mam nadzieję, zakończy za jakiś czas, to popłynie tak ogromny strumień pieniędzy z Europy i ze Stanów Zjednoczonych na Ukrainę, że no, to będzie taka miłość do Zachodu i poza tym no już są plany, jak tą Ukrainę odbudować, prawda? Więc ta wdzięczność będzie ogromna. Więc myślę, że tego problemu tam nie będzie. Takie trochę rozbudowane pytanie, bo z jednej strony nawiązujące do książki i o tym elemencie, o którym mówiliśmy, o obserwacji, czyli te miejsce spotkania, obserwacja już nie jest przez agenta, tylko przez satelity bądź przez dwóch agentów. Nie odkrywam, że ostatnio próbowałam się dopytać źródła kontaktu, czy faktycznie istnieje taki system, taka baza, która jest w stanie śledzić nas cały czas, jest podłączony monitoring, wszystko jest w czasie rzeczywistym na bieżąco monitorowane i dostałam odpowiedź, że to nie jest możliwe, bo nie mamy takich systemów i takiej bazy danych, która mogłaby udźwignąć te kamery, te systemy, te monitoringi. I chciałam się zapytać, czy może Pan potwierdzić, bo nie zawsze czy to przemilczeć, czy faktycznie takie coś jest możliwe, bądź już istnieje w ogóle od kilku lat. Jest możliwe, istnieje od lat i działa. Czy działa tak naprawdę na serio i w sposób, nazwijmy to, masowy w Polsce, to na to pytanie nie odpowiem, bo nie wiem, albo jak w Killerze wiem, ale nie powiem, tak? Ale no myślę, że tutaj pod tym względem no, mamy znacznie skromniejsze możliwości. Natomiast zdecydowanie tak, jeżeli mówimy o służbach typu CIA, BND, MI6, zdecydowanie tak. Można to bez problemu robić. Właśnie zastanawiałam, bo na przykład nieraz w gronie poruszamy kwestię, nie wiem, jakiś przestępca, który faktycznie zrobił coś takiego poważnego, służby go szukają, jest list gończy i nawet całe społeczeństwo jest poruszone i wtedy się zapala taka lampka pola, ale to nie możecie innymi sposobami na przykład dojść do takiego człowieka, co nagle szedł ulicą A, się rozpłynął na ulicy B. Ja myślę, że jest tutaj może trochę bolesne, ale takie porównanie, że w sprawach bezpieczeństwa narodowego, jak to się ładnie w Stanach mówi, możemy uruchomić wszystko. Natomiast w odniesieniu do przestępcy, jakiejś mordercy, tego chociażby dzieckobójcy, którego ścigają od tam trzeci dzień i nic, z całą pewnością nie zostanie to uruchomione. Poza tym, że ściga go policja przede wszystkim, prawda? A policja takich systemów nie ma. Więc to maksymalne, czego się możemy spodziewać, to jest, że kamera jakaś tam termowizyjna będzie użyta, no nie mówię o szariku, który go będzie gonił i tak dalej. Więc stąd się bierze pewna gradacja w odniesieniu do danych aspektów, co może być zastosowane. Ale jeżeli to jest kwestia działalności służb,
szczególnie wykrywania działalności wywiadowczej albo monitorowania działalności wywiadowczej, można się spodziewać, że wszelkie możliwe środki tego typu, o jakie Pani wspomniała, mogą być zastosowane i one są stosowane. Bo to jest tak naprawdę pytanie o coś, co najróżniejsze metody i sposoby będzie łączyło, tak? I dawało pewne wnioski do dokładnie wyciągnięcia. Tak. Tak? Dokładnie tak. To ja jeszcze może na zakończenie. Pytanie odnośnie może jakiejś prognozy sytuacji Polski a propos sytuacji w Izraelu, a przy okazji sytuacji w Stanach Zjednoczonych, ponieważ no, zbliża się jakiś ten okres wymiany hegemona na rynku światowym, tak, Stany Zjednoczone gdzieś powolutku, nie stanie się z dnia na dzień, ale tracą swoją pozycję na rzecz Chin. Prezydent Biden aktualnie gdzieś no, wspiera Izrael, tak nie można powiedzieć. No, jest to gdzieś też przy okazji, Izrael jest też potworem Stanów Zjednoczonych, myślę, że można to tak powiedzieć. Za niedługo odezwie się lewica w Stanach Zjednoczonych, mówiąca, że Biden pozwala na zabójstwa, morderstwa dzieci w strefie Gazy, a gdzieś jeszcze między tym Stany Zjednoczone ciągle w tych krajach arabskich walczą o swoje wpływy z Chinami. I sytuacja Arabii Saudyjskiej na przykład aktualnie, którą ta sytuacja, kiedy Stany Zjednoczone wspierają Izrael, pcha w ręce Chin. I ta wymiana na tym rynku, jak to może wpłynąć na sytuację Polski, która jest mocno zaangażowana, mocno w pracę ze Stanami Zjednoczonymi. Ja myślę, że na pewno to jest racja, bo takie zjawisko może mieć miejsce. Natomiast czy ono tak naprawdę się wydarzy? A jeżeli tak, to raczej w odległej przyszłości. Ja nie mówię odległej w sensie, że za 100 lat, bo może to być za 20 lat, ale to chyba nie jest zjawisko, które będzie dla nas odczuwalne za rok albo 5. Jakby potęga Stanów Zjednoczonych jest tak ogromna, że a jeżeli będzie potrzeba, to pieniędzy popłynie jeszcze więcej na różnego typu aspekty, które mogą tą ich pozycję wzmocnić w różnych rejonach świata, że tutaj bym się nie obawiał, że nastąpi taka przemiana, że nagle znowu powiemy, Boże, dopiero się cieszyliśmy 20 parę lat temu, że przyjęto nas do NATO, a teraz to NATO nie istnieje albo o niczym nie stanowi. Myślę, że dla Chin cały czas zainteresowanie to jest przede wszystkim ich rejon Azji. Poza tym, że prowadzą genialną politykę finansowo-gospodarczą, wykupili pół Afryki i podobnie robią na Bliskim Wschodzie. Już w Ameryce Południowej. Także to oni idą jakby tym tropem, czyli jakby nie pokazują póki co swojego interesu politycznego, natomiast inwestują ogromne pieniądze, uzależniając te kraje od siebie. No, COVID też do tego wykorzystali, prawda? Prawdopodobnie. Bo kwestie czy szczepionek, czy właśnie kredytów odbudowy też były tutaj wykorzystywane. Chociaż spotkałem się ostatnio z opinią, chociaż to ty masz odpowiadać, ale to no dobra, mam nadzieję, że się do tego odniesiesz. Że być może trochę ta pozycja chińska jest przeszacowana, a gdzieś pragmatyzm i pewnego rodzaju racjonalność w ich działaniu zaczyna się gdzieś trochę gubić. Ja myślę, że oni też są cały czas jeszcze przed jakimś etapem wielkich zmian, bo mamy taką fikcję, prawda? No niby rządzi partia komunistyczna, ma jakąś swoją ideologię, program i tak dalej, ale funkcjonują w oparciu o typowo kapitalistyczne zasady, prawda? Mówią ludziom, że wszystko dla nich, ale ich łupią równo i właściwie ci ludzie no niewiele mogą i żyją w jakimś rodzaju, nie wiem, kołchozu takiego zamkniętego, znaczy w jakimś tam stopniu. Więc to też może się okazać, że zamiast urodzić się mocarstwo, które będzie rządziło światem, tam nastąpi taka zawierucha, że wszyscy będziemy musieli im pomagać, żeby stanęli na nogi. Nie wiem. Przyznaję, że ten rejon świata jest dla mnie jakby bardzo mało rozpoznany i bardziej intuicyjnie reaguje na to, co czytam i to, co pan pyta, niż jestem w stanie tutaj powiedzieć tak naprawdę jakąś wiarygodną odpowiedź. Ale mi się wydaje, tak odwrotem tego, co kolega powiedział, że też jakby mamy świadomość, że za rok kawałkiem będą tam wybory i jak dzisiaj się to rozwiąże, nie wiemy. Jeszcze jak dodamy do tego kryzys w kongresie,
i ciągle nie ma lidera, wiadomo jak to wygląda. Może nie będzie w ten sposób, że pretendent wygryzie hegemona, tylko że hegemon sam zrezygnuje z bycia tym hegemonem. Tak? Bardzo możliwe. To takie sygnały już przy poprzedniej prezydenturze poprzedniego właśnie prezydenta takie były, tak? Nie mamy pewności, jak będzie ta rzeczywistość wyglądała. I tutaj te obawy o stabilność demokracji, tym samym stabilność państwa dotychczasowego hegemona, moim zdaniem nie są wcale tak mało uzasadnione, tak jakby popierając głos kolegi, bo nie wiemy, w którą stronę. Absolutnie tak, absolutnie tak. Natomiast ja mówię, to nie jest, przynajmniej w moim przekonaniu, nie jest to zjawisko, które zobaczymy tak, za rok czy dwa. No chyba, że wybory prezydenckie zakończą się tym, że zostanie wybrany kolejny oszołom, który pójdzie w zupełnie nieoczekiwanym kierunku, prawda? Nie wiem, zwiąże się nagle z Rosją albo z jakimś innym dziwnym państwem, które do tej pory było wrogie. Poprzedni prezydent jeździł, widać się w Korei Północnej, jeździł w Singapurze, widać się z przywódcą Korei Północnej. Chociaż to tak naprawdę, nie wiem jak państwo, ale ja patrzę na te wszystkie zjawiska, to co ostatnio popularne jest w Polsce, żeby powiedzieć, że ktoś, kto tam z Rosjanami się klepał po ramionach, to jest wróg, bo on na pewno trzyma z Rosjanami i tak dalej. No wszyscy jakby zapominają, ci, którzy to mówią, o tym, że jeszcze te 10 lat temu wszyscy żyliśmy w przekonaniu, że zbudowaliśmy bezpieczny świat, prawda? Że ci, którzy do tej pory czymś grozili, że jeżeli no, przeszliśmy na tą stronę zachodnią, no to patrzyliśmy na Rosję, bardzo daleko na Chiny, jako na potencjalnego wroga, który nam czymś może zagrozić. I te ostatnie lata tego odprężenia, tak, ale już takiego totalnego, tego uzależnienia Rosji, włączenia ich w różne systemy współpracy międzynarodowej spowodowały, że i to samo, czyli ten próba nawiązania dialogu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną, to przecież były kroki, które witaliśmy no, z wielką radością. No bo o tym myślimy, o bezpiecznym świecie, a nie o niczym innym. I jeżeli ktoś to robił, to on robił to, co było wtedy słuszne i wszyscy byli co do tego przekonani, a to, że nagle się okazało, że jednak ten Putin czy jakiś inny polityk ma przekonania zupełnie nieprodemokratyczne i nie dąży do współpracy międzynarodowej, to myślę, że dla wielu nawet specjalistów było to zaskoczenie. Dobra, musimy stawiać kropkę, bo byśmy mogli tak pewnie do rana dyskutować i każdy ma wiele swoich wątpliwości. Spotkaliśmy się też porozmawiać o książce, więc mam nadzieję, że będą Państwo mieli jeszcze chwilę na no te szanse, żeby właśnie podejść do Pana Pułkownika, jeszcze parę zdań zamienić, uzyskać ten autograf, tak, o który przecież każdy chce tutaj walczyć. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie, Robercie, dziękuję. Dzisiaj, dziękuję Państwu za ciekawe pytania. Dzisiaj naszym gościem był podpułkownik Robert Michniewicz, były oficer polskiego wywiadu. Gościła nas pani Bogusia, pani dyrektor Biblioteki Uniwersytetu WSB Meritum. Na następny wieczór autorski z drugą pana. Z przyjemnością. Bardzo publiczność. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że jeżeli ktoś z Państwa nie czytał Partnerów, albo książki nie ma, to książka, która kosztuje okładkowo 50 zł, w Empiku najlepsza cena jest bodajże 31. Jeżeli Państwo byście byli zainteresowani, dzisiaj ta książka kosztuje 25 zł. Więc jeżeli jest to dla Was interesujące, komu to zapraszam. No, pewnie tak. Szanowni Państwo, to myślę, że brawa dla nas wszystkich i dla Pana Pułkownika. Super. Dziękujemy i kończymy oficjalną część spotkania. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.